Dzień dobry, wita się z Wami Izabela Tap, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie na moim kanale. Przesuwam się do biurka na razie, ok? I chciałabym dzisiaj, że tak powiem, pokazać efekt naszego głosowania, ale to za chwilę. Bo w naszym głosowaniu w środę i w czwartek, w środę późnym popołudniem i w czwartek, odbyło się głosowanie na temat tego, jak ma wyglądać nowa okładka do mojego art journala, w którym robię różne wpisy, no między innymi te journalowe herstorie. Oczywiście to nie jest ta okładka. To jest okładka mojego prywatnego art journala. Co Wy tu widzicie? Dobrze, widzicie. Widzicie. Okej. No myślę, że widzicie dobrze. Więc to jest okładka mojego prywatnego art journala. Oczywiście ona nie jest skończona. Na razie jest tylko przyklejony, tak wiecie, jeszcze się trochę rusza ten piękny wilk w otoczeniu na dole butelek. Butelki to jest prima. One zupełnie zmienią swoje oblicze, kiedy zostaną, wiecie, pomalowane, powoskowane. Na razie te wszystkie elementy są wygesowane, natomiast nie jest wygesowana okładka, bo jeszcze będę kładła tutaj maskę. Więc wtedy, jak już będzie maska, to wtedy sobie dopiero pociągnę wszystko gesem. Tak to zwykle robię, więc i tym razem tak będzie. No a teraz przejdźmy do naszego wspólnego projektu, że tak powiem, no bo duża część i duża zasługa to jest zasługa głosowania. Pierwszy z elementów, które użyłam i kolejnych kilka. To jest oczywiście wosk, turkus. Tu mamy wosk taki niebieski, opal, ale on wygląda trochę jak srebrny. No i mamy oczywiście mój ukochany kuper. Mamy też distresy niebieskie i zielone. No i ten wosk turkusowy, ale użyłam też zielonego i niebieskiego. Oczywiście nie mam ich przy sobie. To są główne media, których użyłam. No oczywiście poza czarnym gesem i no czarnym gesem. To jest maska, najnowsza z moich masek. Kupiona niedawno. Nie w naszym żadnym tutaj, wiecie, sklepie, tylko po prostu w sklepie internetowym, tanim i dobrym. No i to są, jak patrzymy na to tak, no to są to drzewa, moim zdaniem, nie? Mam nadzieję, że tam jeszcze ciągle coś widać. No moim zdaniem to są drzewa. No to i ja tak tą maskę pionowo wykorzystywałam w swoim projekcie. Natomiast nie o efekt drzew mi chodziło, tak? A wręcz przeciwnie, chciałam uzyskać taki oto obraz łusek. I tutaj ten obraz jest widoczny. No i nie wiem, czy to będzie tak widać, czy to się będzie tak błyszczeć, ale są tutaj użyte te same woski, które zostały użyte na przedzie okładki. Boki mamy pociągnięte kuperem i niebieskim. Tu przechodzimy z niebieskiego przez turkusowy do zielonego i do odrobiny złotego i czy tego bardziej niebieskiego, jasno niebieskiego, a wręcz takiego, wiecie, wpadającego w zieleń wosku. No i tutaj, że tak powiem, ten niebieski stanowi jakby główną bazę tego kolorowania. Potem przechodzimy trochę w turkus, no i na koniec mamy ten taki najbardziej jasnozielony, pomieszany z odrobiną tego właśnie opalizującego niebieskiego. On nie jest w ogóle niebieski, on jest tylko taki opalizujący. No i w głosowaniu wygrały smoki, więc tak wygląda okładka. Jest ten duży smok niebieski na niebieskim tle. I jest mały smok, zielony, na zielonym tle. I ten efekt tego tła uzyskałam oczywiście za pomocą tych mgiełek distresów. No a reszta to już woski.
Mamy trzy kuleczki. Ta jest niepomalowana gesem. Ja ją specjalnie zostawiłam taką białą. Tam się przez nią przebija to tło pod spodem i ono naprawdę fajnie wygląda, jak się tak przebija. A te są zamalowane czarnym gesem, a potem właśnie pociągnięte tym opalizującym i zielonym woskiem. Tutaj mamy te trzy takie świeczki, moim zdaniem. No a tutaj jest mały smoczek. I teraz mały smoczek jest na zielonym tle, więc jest pomalowany na zielono i na turkusowo. A tutaj ten niebieski na niebieskim tle jest oczywiście wywoskowany na niebiesko i tym właśnie opalizującym, który tutaj daje taki efekt srebra, ale to ciągle jest niby niebieski. No i trochę jest wyciągnięte tutaj tym kuperem, tak? Czyli tym. No a na koniec dla zaznaczenia jakby trochę, wiecie, tych świeczek, takiego postarzenia tych świeczek, maznęłam je delikatnie na górze złotym. Tym moim złotym, wiecie, królewskim złotem. I tak wygląda okładka. W środku oczywiście bardzo się pomazała, więc ja tą pierwszą stronę czarną, która się okazała kieszenią, po prostu wkleiłam w tą okładkę, tak? I ona tak tu wygląda. Pomimo tego, że są te kulki tutaj, to no i jest ta butelka przede wszystkim. Ta butelka jest jakby na najwyższym poziomie, tak? Więc trochę mi się ten, tu jeszcze musi trochę doschnąć. Trochę mi się, znaczy rozkłada się w miarę na płasko, natomiast no, okładka będzie, wiecie, będzie trochę się ruszać, nie? Ale nie jest źle, nie jest aż tak bardzo wysoko, jak było w tym moim poprzednim art journalu i tutaj mi to w ogóle nie przeszkadza. Buja się, ale no, nie stanowi to zagrożenia ani dla okładki, ani dla wpisów. No i nie mam jeszcze oczywiście żadnego wpisu. To jest ten notes z Actiona, który Wam kiedyś pokazywałam. On ma białe kartki i takie kraftowe, chociaż ten kraft to jest taki bardzo jasnobrązowy. No i kartki czarne, które, jak mówiłam, okazały się kieszeniami. Ale to sobie, ja sobie tą kieszeń zakleję, bo ja tutaj nie chcę żadnych kieszeni. Ją sobie po prostu zakleję czarnym papierem i będę miała czarną, fajną bazę do wpisu. Dobrze, to na tyle, jeśli chodzi o art journal. Wpis art journalowy będzie w piątek, mam nadzieję, bo no nie ukrywam, że choć polubiłam się trochę z tymi wpisami i jak już do nich usiądę, to potrafię zrobić dwa albo trzy wpisy naraz, ale żeby się do nich zebrać, żeby te wszystkie media wyciągnąć, wiecie, wszystko muszę wtedy inne schować, muszę schować papiery, żeby się nic nie pobrudziło, no to jest zawsze trochę roboty. No a jak już usiądę, to robię dwa czy trzy wpisy naraz i to wtedy nie stanowi dla mnie większego problemu. No dobrze, to jeśli chodzi o wpisy art journalowe, znaczy okładkę art journalową, to byłoby na tyle. Tak jak mówiłam, w głosowaniu wygrały smoki i smoki mamy na okładce. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Dziękuję za każdy komentarz. Byłoby mi bardzo miło. Wynik był 5-5 Feniks i smoki, więc ja jakby dołożyłam swój szósty głos do smoków. Bo Feniks nie jest najpiękniejszej urody, no nie oszukujmy się, nie jest. A koleżanka Paulina obiecała mi Feniksa, odlew Feniksa z maski, nie z maski, tylko z foremki Zuri, więc tamten Feniks będzie, zapewniam Was, cudowny. Muszę tylko zamówić dwa kolory wosków i będziemy się bawić w robienie tego Feniksa na płótnie. Nie mogę się już doczekać, z Pauliną widzę się pod koniec listopada. Mam nadzieję, że nie zapomni i że mi tego Feniksa odleje. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz wszystkim głosującym za głosowanie bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Pa!